Nie ma kultury, niestety. Nie ma kultury w Warszawie i nie będzie. Także widzicie Państwo, siedzi taka baba dziad, blondynka. I tak. Siedzi taka baba dziad i ona nie może sprawdzić, bo ma 800 przesyłek. I ona nie może sprawdzić, a dzisiaj ostatni jest dzień. No, ostatni jest dzień. Po pierwsze mówię, że ten gruby cygan trzyma Alizo. Zamiast mi powiedzieć tydzień temu, no to on mówi po prostu dzisiaj i mówi, że jest ostatni dzień. Potem idziesz na pocztę. Idziesz na pocztę. I dziaduwa, ona nawet nie zajrzy, bo to nazwisko bardzo łatwo znaleźć. I ona nawet nie zajrzy. Katoliczka, no proszę Państwa, no gdzie jesteśmy? I teraz tak, albo ta przesyłka wróci i jeszcze raz przyjdzie, albo zobaczymy. Także proszę Państwa, jak ona tam tyle siedzi w tej budzie, to może buty trzeba kupić dla Kopciuszka, dla tej dziaduwy, co siedzi i taka niezadowolona. Także proszę Państwa, tutaj mamy już piątą, szóstą pocztę, Państwo zobaczą, w tym miejscu, tam pod Jack Hot, gdzie jest tak niebiesko. No i teraz tak. W ogóle to mi się myślało, że chyba do 14. I tak biegnę, a tu nic. Także Państwo zobaczą. Obuwie polskie dla Kopciuszka. Także proszę Państwa, uniwersum wiatraczny, troszeczkę może nasze radio tu się ustawia pod słońce, znaczy się ustawia. My jesteśmy w ruchu cały czas. Wszystko u nas jest w ruchu. Państwo zobaczą, jesteśmy naprawdę południe. Tutaj, gdzie cyganka żebrze papierosów dwóch. No, to ile będzie żebrała, prawda? Ona będzie żebrała do końca życia. I tutaj mamy tak, grochów uniwersum, proszę Państwa, tutaj, pod tym słupkiem, facet leży w białych skarpetkach, też żebrze, to znaczy cyganka na stojąco, bo ona nie jest przesądna, ale Polak jakby tak stał, to wiecie Państwo, oni są tu w Warszawie, w Polsce, a przesądni. Na stanie, na trzy, jak tylko powiesz trzy, to zaraz się tej trójki boi. Także tu jest przesądny system katolickiej Polski A. No i tak, proszę Państwa. Nie ma się do czego spieszyć. Ja mówię, że zawsze na spokojnie, bo jak tak będziesz się spieszyć, to wszystko się zacina. I teraz tak, proszę Państwa, na Saskiej wychodzę z domku, prawda? To jest blok, no piękny, bo to jest po wojnie zbudowany. Wychodzę z bloku, no i naciskam na ten kod, prawda? Wybijam kod, no to pik, 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 bramka się nie otwiera, no. Człowiek się nie wyspieszy i teraz Państwo zobaczą, jak to nie ma co się spieszyć, to idę sobie przez drugą bramkę, jest jeszcze trzecia, jest jeszcze czwarta i tak, czy może nawet tylko trzy. Także proszę Państwa, otwiera mi się z trudem bramka, no ale się otworzyła na tej, czyli że wszystko zawodzi, Państwo zobaczą, dzisiaj, gdy mamy 12 września 2014 roku, tutaj na rondzie Wiatraczna, gdy jesteśmy w Warszawie, katolickiej Polsce A, na Mazowszu, nad Wisłą, proszę Państwa. Nie ma co się spieszyć. No. Tutaj jak przyjdziesz o czwartej, przyjdziesz o piątej, no to sobie będziesz żebrać. O, gdzie będzie żebrak? Leżał zaraz tą siatką. Będzie zaraz leżał. To ten z brodu, bo nawet ja tu nie zaglądałam nigdy za ten słup. Proszę Państwa, jak on tam wygląda, to z brodą. Czyli tak, już piwo sobie nakupił, będzie leżał. Polska, polski plecak, mówi tu proszę bardzo, coś rozdaje papiery. No ile będę brała tych papierów? Lipasos, no Państwo zobaczą. Ot, w tym kierunku też wzywam. Ja mówię tak. Ile to było tych kart? Ja mówię, poproszę dwie, trzy tam karty Pleja, a ona mi dała Heja, ciemna, i to nawet dwie były,
patrzę, że te pazury, co mi wydają, takiej starej baby, no to ile ona będzie tu chrumca? Jadę tam, proszę Państwa, pod Real Najwilecki, sobie doładowuję do telefonu, no i okazuje się, że w ogóle nie wchodzi mi to. Ten kod nie wchodzi, proszę Państwa, bo... Bo to albo Playa, albo Heja. I takie te dziaduby tu siedzą, proszę Państwa. I po prostu pieprzą głupoty w środku. Gadają, potem po prostu im się wszystko myli. Im się wszystko chrzali. Także wiecie Państwo, nic nie róbcie w pośpiechu i nic nie róbcie na głupiego Jasia. A tu tych głupich Jasiów to jest bardzo dużo. Tych głupich Adamów Państwo zobaczą chrumcą już tam z tej strony. Uniwersam. Głupich Adamów pełno, mydło i powidło, targowisko na targowisku, bazar Różyckiego, bazar tak. Także proszę Państwa, no. Polskę Państwo widziałyście, Polskę, Polskę. Polskę na plecach. Polskę handlujące. Także proszę Państwa, no tutaj jakbyś tak miała i te baby, co wydawały mi te karty, no to ona miała tak około 50 lat. No a jak już tutaj w Polsce masz 50 lat, no i Mareczek będzie miał niedługo 40 parę, to zleci. Jak już masz 50 lat, no to jesteś stary. Tak. Jak masz 50 lat, to jesteś stara. Ile będziesz chrumczała w tej budzie, w tym kiosku, moja kochana Locho? Ile będziesz chrumczała? Także proszę Państwa, tak kończy się filozofia chrumczenia. Także ile będziesz chrumczała? Przecież Locha nie może mieć 60 lat nawet już. To tylko widzicie Państwo u tych ludzi, jak to jest się w Ameryce, w Anglo-Ameryce, Białystok, USA, tam gdzie pewno jest tych mormonów, to tam ludzie to i do 150 lat. Targowisko. Także proszę Państwa, tu jest to całe targowisko i one handlują. Tego tu nie będzie napisu, a że to Dom Kultury, a że to reklamujemy, bo tu nie ma. Polaczek jak pije sobie, jak drinkuje, tak idzie taki zadowolony. Proszę Państwa, tutaj mamy napis Dom Słowa Bożego. Tutaj kiedyś tym biednym Polaczkom usługiwały zupę gotując, sprawy takie siostry katolickie oczywiście, bo tutaj tylko w Polsce pod Bałtykiem są tylko katolicy. Od świętej Matki Tereski. One na pobożańskie, proszę Państwa. Teraz są na pobożańskie. Brudno, patrzcie. Przejdziemy się przez te budy, bo tutaj teraz to ni w lewo, ni w prawo. No. Bazarek. No, masz lesbo. Także proszę Państwa, oto dziady Mickiewiczowski. Także widzicie Państwo, Polska. Jest Polska i widocznie tak jest. Tutaj Austrii też nie wyjdzie. Także tutaj jest ta nasza poczta. Ale tu nawet też nie można usiąść, bo tutaj już dziadówka coś mówi. O, katolicka. Także proszę Państwa, tutaj to jest ten nasz uniwersam i teraz oni mają go rozebrać, ale zanim oni rozbiorą, to jeszcze tu się tyle różnych rzeczy będzie się działo. Na razie mamy piątą, szóstą pocztę w tamtym roku. Dziad za dziadem idzie i się rozgląda. A tu jest sklep spożywczy, gdzie są śmierdzące kurczaki. Proszę, a my nie będziemy tam przychodzić. Także proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie i teraz trzeba podziękować Mareczkowi, grubemu cyganowi, że trzymał awizo cały tydzień i nic nawet nie powiedział, że coś jest. I potem na ostatni dzień, na ostatnią chwilę, jak to on jest na tych papierach wariackich, mówi, że tak. To zobaczymy, albo powiedzmy, że odejdzie. I tak to jest wszystko w tej Warszawie. Wodę mają z Wisły, a jeszcze bardzo reklamuje wódki, że wina i wódki. No mało tutaj mają tych śmieci, naprawdę południe, bo jesteśmy cały czas na południu Warszawy, wódki,
papierosów elektronicznych. Co jeszcze? Co jeszcze? Ale Polska to wszystko przyjmie, Państwo zobaczą. Dlaczego? Dlatego, że to jest nowe, że to jest świeże, że to jest od teraz i że to jest dopiero co. No to Polska wszystko tutaj przyjmie. Także widzicie Państwo, wiatr wieje i zaraz nas też przewieje. Sytuacja jest jakby, no, nieciekawa. Czyli po prostu reklamujemy, dlaczego tak często ten uniwersum wiatraczny. No po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, że nie jesteśmy w Stanach żadnych, nie jesteśmy nawet w Anglii, Ameryce, Białystok.